Cześć, witajcie, tu Lipton. W dzisiejszym materiale skupimy się na prezentacji premierowej obudowy firmy Silentium PC o nazwie Armis AR7. To case występujący w dwóch wersjach i w zależności od wybranej specyfikacji może kosztować od 280 do 350 zł. Do mnie trafiła jego bogatsza wersja, która wydaje się pretendować do miana najlepszej obudowy w cenie 350 zł. Po tej prezentacji zobaczymy, czy rzeczywiście zasługuje ona na takie miano. Zapraszam. AR7 dostępna jest tylko w czarnej wersji kolorystycznej. Od początku na uwagę zasługują jej gabaryty. To naprawdę duża obudowa, jak na przedstawicielkę segmentu mainstreamowego. Osiąga ona bowiem wysokość 518 mm, szerokość 243, a głębokość 508 mm. Jest ona średnio o 3 cm wyższa i dłuższa od takich obudów jak NZXT Elite S340, Fantex Eclipse P400 czy Be Quiet Pure Base 600. Wskazuje na to również waga oscylująca wokół 10 kg. Front obudowy to dwie historie. Centralną jego część wypełnia tworzywo sztuczne, na wzór szlifowanego aluminium. To, co przykuwa oko obserwatora, to wyraźnie zaakcentowane sekcje boczne z siatkami meszowymi, które ułatwiają wentylację wnętrza obudowy. Sporą ciekawostką jest przedni panel portów i złącz, który oprócz bogatego wyposażenia skrywa dodatkową funkcję, którą odkrywamy dopiero po przyjrzeniu się instrukcji obsługi, bowiem w zależności od potrzeb może on znajdować się bliżej topu lub spodu obudowy. Tył premierowej obudowy Silentium PC niczym specjalnie nie zaskakuje. Miejsce na zaślepkę portów wejść i wyjść płyty głównej oczywiście jest. Regulowane szyny dla 120 i 140 mm wentylatora jak najbardziej. W końcu możemy także dostrzec docelową lokalizację dla zasilacza i pewną nowość. Dwa sloty dla karty graficznej w uchwycie wertykalnym. Tego w SPC jeszcze nie grali. W końcu docieramy do topu, ale poczekajcie, czy my już czegoś podobnego nie widzieliśmy? Rzeczywiście, top Armisa jest łudząco podobny do tego z M35, poza tym, że oczywiście jest pokaźniejszy i pozwala na montaż większych gabarytowo chłodnic. No właśnie, co ze wsparciem budowy dla układów chłodzeń cieczą? Jest całkiem nieźle. Po zdemontowaniu koszyka 5,25 cala na froncie będziemy mogli zamontować 360 mm odpromiennik o grubości dochodzącej nawet do 45 mm. Mamy tam taką specjalną wnękę, która pozwoli nam wpuścić wentylator razem z chłodnicą. Na topie również jest całkiem nieźle. Mamy tam miejsce na 360 mm odpromiennik o grubości około 50 mm. Jak zauważycie, all-in-one Corsaira daleko był od dotykania pamięci operacyjnej, więc absolutnie nie ma z tym żadnych problemów. Jeśli chcesz bawić się w LC w tej obudowie, jest to jak najbardziej możliwe. Wracając jednak do szkieletu obudowy. Jej podstawa również nawiązuje do wcześniej testowanych przeze mnie produktów tej firmy. Tworzy ją zestaw czterech nóżek z podkładkami antyślizgowymi i antywibracyjnymi oraz kratka wentylacyjna zasilacza z łatwym do demontażu filtrem przeciwkurzowym. No dobrze, znacie ogólny wygląd Armisa, może uzupełnię to jeszcze informacją o dwóch panelach, gdzie oczywiście jeden z nich jest wykonany ze szkła hartowanego. Pierwsza myśl po jego zdemontowaniu była następująca, ale ta obudowa jest przestronna. Tutaj naprawdę mamy sporo miejsca i widać różnicę pomiędzy Armisem AR7 a innymi obudowami, które są dostępne w podobnym przedziale cenowym. Wnętrze obudowy po stronie płyty głównej wypełnia tacka z wycięciem na backplate układów chłodzeń, kilka przepustów z ochraniaczami gumowymi, także specjalne frezowanie w miejscu instalacji 2,5-calowych nośników, które nawiązuje tą strukturą miodu do frontu obudowy i wreszcie uchwyt na montaż karty graficznej w ujęciu wertykalnym. Jest przestronnie, całkiem funkcjonalnie, ale bez wielkich fajerwerków. Na rewers tacki nikt specjalnie nie będzie narzekać. Zobaczcie tylko, ile tutaj mamy miejsca na aranżację okablowania, całe połacie wolnego terenu. Mamy tutaj także specjalne rzepy, a także miejsca na przeciągnięcie trytytek, więc absolutnie co do tego elementu nie mam żadnych obiekcji. Dla części osób pewnym minusem może się wydawać tylko to, że w tak dużej mimo wszystko budowie da się zamontować tylko trzy nośniki 3,5-calowe. Nieco lepiej wygląda to pod kątem 2,5-calowych rozwiązań, bowiem w tej obudowie znalazło się miejsce aż dla 7 takich dysków. No przyznam tylko, że 3 z nich mają dość dziwną lokalizację. Przydałyby się jednak sanki do szybkiego montażu i demontażu.
montażu takich nośników. To, co jednak wyróżniał tę obudowę, to na pewno kontroler dla wentylatorów. Absolutne mistrzostwo niespotykane w obudowach za 350 zł. Za podobną funkcjonalność, za podobne urządzenie od Corsaira musimy zapłacić ponad 150 zł. I nie jest ono jeszcze tak wszechstronne, jak to oferowane przez Silentium PC. Możliwość podpięcia 7 wentylatorów i 7 urządzeń z LEDami RGB. Absolutne mistrzostwo. Jest to duży ukłon w stronę użytkowników takiej obudowy, w stronę użytkowników wielu wentylatorów. Nie musimy się bawić już dodatkowe huby. Jest to zintegrowane razem z obudową i ba, podpięte do regulatora obrotów znajdującego się na froncie case'a. Tutaj duży plus dla Silentium PC za to urządzenie. Nowa obudowa Silentium PC LEDami stoi. Nie chodzi o sam fakt wyposażenia Armisa w dwie listwy LEDowe, którymi sterujemy oprogramowaniem płyty głównej lub przyciskiem na panelu roboczym, ale o tylny wentylator, który jest równie nowym produktem w ofercie Silentium PC, co obudowa. To 120mm śmigło Sigma Pro z dwoma pierścieniami podświetlanymi LEDami RGB. Moim nieskromnym zdaniem prezentuje się ono naprawdę znakomicie. Wentylacja Armisa składa się z trzech wentylatorów, dwóch frontowych 120 bez LEDów i wspominanego chwilę wcześniej Sigma Pro RGB w tym samym rozmiarze z wyraźnie zaakcentowanym ringiem. Jak już powinniście wiedzieć, jest to tylko prezentacja obudowy, a nie jej faktyczny test. Armis AR7 to na pewno powiew świeżości w ofercie Silentium PC. To obudowa, która zarówno gabarytami, jak i designem wprowadza zupełnie coś nowego do segmentu mainstreamowych obudów. I funkcjonalność zachwyca. Nikt bowiem w tej cenie nie oferuje tak rozbudowanego panelu roboczego, możliwości instalacji tak dużych gabarytowo chłodnic, czy wreszcie dostępności kontrolera wentylatorów z prawdziwego zdarzenia. Nie oczekujcie jednak, że jakość wykonania poszczególnych komponentów Armisa dorówna produktom NZX czy Be Quiet. Polski producent daje jednak coś w zamian i jest to funkcjonalność obudowy przez duże F. Jeśli więc urzekają Was LEDy, szukacie dobrze wentylowanej skrzynki z możliwością rozbudowy o komponenty chłodzenia wodnego i przypada Wam do gustu jej design, nie widzę przeszkód, żeby trafiła ona do Waszego pokoju. W tym miejscu chciałbym Wam serdecznie podziękować za obejrzenie tego materiału i na końcu zapowiedzieć test obudów w cenie od 300 do 400 zł z uwzględnieniem kultury pracy, a także możliwości ich wentylacji. Także taki test pojawi się w kwietniu. Już na niego zapraszam. Naprawdę będą ciekawe wnioski i zobaczycie, jakie obudowy najlepiej wyglądają pod kątem chłodzenia karty graficznej czy procesora z tej szerokiej oferty obudów od 300 do 400 zł. To wszystko na dzisiaj. Plusy i minusy obudowy Silentium PC znacie. Także ja się z Wami żegnam. Mówił Lipton i do zobaczenia. Pa, pa.